najczcigodniejszy księże arcypasterzu, nasz metropolito. W przededniu niedzieli palmowej szlaki papieskie przybywają do kaplicy arcybiskupów krakowskich, aby zaczerpnąć z tego miejsca duchowej mocy. Wędrujący obecnie szlakami, po których chodził ksiądz, a potem kardynał Karol Wojtyła, wiedzą, że kaplica ta była miejscem szczególnych zatrzymań i rozmów z Bogiem świętego Jana Pawła II. Jest on nam drogi i jako kapłan, i jako twórca patriotycznych wartości. Wspominamy to z racji stulecia odzyskania niepodległości. Wśród budowniczych niepodległości dziękujemy Bożej opatrzności za papieża z Polski i za całe jego dziedzictwo i religijne, i patriotyczne, a więc dziedzictwo wiary, jakie nam zostawił, zostawił wszystkim rodakom, i za wypróbowany przykład miłości ojczyzny. Dla nas te wartości pozostają niewyczerpanym wzorem i siłą przynaglającą. Księdzu arcybiskupowi już teraz na początku mszy świętej dziękujemy, że nam ten skarb otwiera, także w tym roku, ale dziękujemy też za to, że możemy liczyć na wspomaganie nas modlitwą i pasterskim słowem. Wielce czcigodni i drodzy bracia w kapłaństwie z księżmi prałatami, drodzy siostry i bracia, związani jak mało kto ze szlakami Jana Pawła II na polskiej ziemi. Wszyscy drodzy memu sercu, siostry i bracia. Czytania piątego tygodnia Wielkiego Postu przygotowują nas do tego, co będziemy przeżywali już za tydzień, zwłaszcza wtedy, kiedy nadejdą dni Chrystusowej Paschy, kiedy będziemy rozważać Chrystusowe cierpienie, mękę, śmierć, pochowanie w grobie, a na koniec zmartwychwstanie. I właśnie stąd ta dzisiejsza Ewangelia świętego Jana, mówiąca już o tym, że w jakiejś mierze po pierwsze zdecydowano, że Pan Jezus ma zginąć, a po wtóre, że zaczęło się swoiste polowanie na Niego. I dlatego Pan Jezus się ukrywa za Jordanem, w małej miejscowości Efraim. A z drugiej strony to myślenie prawdziwie polityczne, któremu dał wyraz najwyższy kapłan Kajfasz. Lepiej niech jeden umrze za naród, niż gdyby wszyscy mieli cierpieć. Sprowadzenie zatem sprawy Pana Jezusa do jakiegoś konfliktu, który jeszcze nie zaistniał, ale mógł, odpowiednio podsycany, że Chrystus stanie na czele narodu, a to sprawi, że powstanie bunt, przyjdą Rzymianie, będzie wojna. I to stanowi największy skarb ludu izraelskiego, Jerozolima i świątynia ulegną zniszczeniu i zburzeniu. Więc lepiej niech on umrze. Myślenie czysto polityczne, ale w tym sformułowaniu, jak podkreśla święty Jan, zostało wypowiedziane proroctwo. Pan Jezus rzeczywiście ma umrzeć. Nie tylko za swój naród izraelski, ale za wszystkich ludzi. Ma wypełnić swoim życiem to, co zamierzył Jego Ojciec Niebieski. Okazać najpierw pewien obraz o Bogu, który jest miłością. Ukazać prawdę o grzechu, który to grzech może być zgładzony jedynie przez najwyższe posłuszeństwo
okazane Bogu Ojcu przez Jego Syna Jezusa Chrystusa i przez to posłuszeństwo ma być zmazane nieposłuszeństwo Adama i te wszystkie nieszczęścia ludzkie wynikające z grzechu pierworodnego, a także z grzechów poszczególnych ludzi. Ma pojednać ze sobą. On, jedyna, niepokalana, wspaniała ofiara, złożona Bogu na ołtarzu krzyża za wszystkich. Bo z wysokości krzyża popłynęła ta przejmująca modlitwa i prośba Pana Jezusa skierowana do Boga. Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Wiemy, że od samego początku swojego pontyfikatu, a to już w tym roku 40 lat, jak kardynał Karol Wojtyła został papieżem Janem Pawłem II, będziemy to świętowali 16 października. Od samego początku swojego pontyfikatu Jan Paweł II Wielki mówił: człowiek nie jest w stanie zrozumieć siebie bez Chrystusa. Ani dlaczego żyje, ani jaki jest sens jego życia i cierpienia, i nadziei, i miłości, i powstawania z upadków. Bez Chrystusa to jest zupełnie niezrozumiałe. I dlatego to jego wołanie skierowane do świata w dniu 22 października 1978 roku, kiedy podczas uroczystej mszy świętej na placu świętego Piotra inaugurował swój pontyfikat. Nie bójcie się. Czego się ludzie nie mają bać? Nie bójcie się otworzyć drzwi Chrystusowi. Drzwi własnych serc, ale także systemów ekonomicznych, społecznych, politycznych, kulturowych, bo jedynie Chrystus wie, co w swoim sercu kryje każdy człowiek. On jedynie to wie. I stąd to głoszenie Chrystusa przez Jana Pawła Wielkiego na wszystkich areopagach świata. I to wzywanie, by się na Niego otwierać. Jest rzeczą znamienną, że wiemy to z różnych zdjęć, filmów, także relacji, że gdziekolwiek był, szukał dla siebie wytchnienia, jeśli to było możliwe, zwłaszcza jeśli niedaleko były góry. I szedł tam, by znaleźć chwilę odpoczynku, ale szedł tam z różańcem w ręku. Jakby chciał tę ziemię, po której kroczy, uświęcić swoją modlitwą. Nie tylko miłością do ziemi, tą czysto naturalną każdego człowieka. Symbolicznie to ciągle wyrażał, ilekroć przybywał do różnych krajów podczas swoich podróży apostolskich, nie tylko do Polski. Całował tę ziemię, wstępując na nią, to był pierwszy gest uklęknięcia i pocałowania ziemi. Bo ziemia jest święta. Bo to jest Boży dar. Bo to jest ojczyzna pewnych ludzi, którzy tam na tej ziemi mieszkają. I pamiętamy też, że kiedy już choroba nie pozwalała mu klękać i całować bezpośrednio ziemi, to mu ją podawano w takich wielkich misach, bo chciało okazać szacunek i miłość do tego wielkiego daru, jakim jest Boże stworzenie. Tak było wszędzie, gdzie przebywał, ale nie dziwmy się, że jego miłość do ziemi ojczystej
najbardziej okazywana była przez Niego właśnie tutaj. I są te szlaki papieskie, które przybliżają to coraz to nowym pokoleniom. Nie tylko to, co On przebywał jako wędrowiec, jako turysta, ale co było dla Niego prawdziwie drogie. I co z tą ziemią, z tymi szlakami się dla Niego wiązało. Na pewno kluczem do zrozumienia tego, jak On patrzył na te swoje wędrówki po ojczystej ziemi, zwłaszcza tej związanej tutaj z górami czy Podkarpaciem. Kluczem jest Jego poemat z 1974 roku pod tytułem Myśląc Ojczyzna. Myśląc Ojczyzna, zagłębiam się w nią i z niej się wywodzę. To są pierwsze słowa tego poematu, ale potem pokazuje pewne wymiary swego życia, poprzez które odkrywa on więź ze swoją ziemią, ze swoją ojczyzną. A zatem najpierw krajobraz. I ten opisywany w poemacie to przede wszystkim krajobraz tych ziem. A potem język. Nasz polski język, który nas jednoczy. A dalej historia. Niełatwa historia Polaków. I bardzo syntetycznie ją opisując, stwierdził między innymi, że niewola oceniła złotą wolność. To nawiązanie do tego, co przeżywamy w tym roku w związku ze stuleciem odzyskania niepodległości. Rozbiory, niewola Polski była następstwem tej anarchii rzesz szlacheckich, dla których złota wolność była najcenniejszym skarbem. I nie chcieli dostrzec, że nieodpowiedzialne korzystanie z wolności obraca się i przeciwko nim, i całej Rzeczypospolitej. I że niewola i rozbiory były jakąś karą za lekceważenie daru wolności, który nigdy nie jest dany raz na zawsze, który trzeba na nowo zdobywać. A potem to, co mówił o sumieniu. Czy historia może płynąć przeciwko prądowi sumień? I na tle tych rozważań o ojczyźnie, krajobrazie, języku, historii, ludzkich sumieniach, na tle tego wszystkiego to, co my wiemy, co jest najbardziej cenne. Nawet jeśli był w grupach przyjacielskich, akademickich, to zawsze znajdował chwilę, żeby od nich się odłączyć, być samemu i by się modlić. Ale także te wędrówki wspólne były dla niego okazją, by rozważać to, co dla ziemi ojczystej jest bardzo istotne, być może nawet najważniejsze. Małżeństwo, rodzina, ludzie zatem, którzy tę ojczystą ziemię zamieszkują, z pokolenia na pokolenie i którzy, żeby mogli właśnie z pokolenia na pokolenie jako ludzie wolni i jednocześnie dzieci Boże tę ziemię zamieszkiwać. Tak ważną rzeczą jest, żeby zrozumieli nie tylko na czym polega wolność, ale także prawdziwa miłość, która powinna łączyć człowieka z Bogiem i człowieka z drugim człowiekiem, zwłaszcza w tych szczególnych wspólnotach, jakimi są małżeństwo i rodzina. Mówię to dla was, moi drodzy, których serca, zapał, poświęcenie związane są z tym, żeby przekazać i współczesnym, i przyszłym pokoleniom szczególny zapis
tej ziemi. W postaci szlaków, jakimi przez tyle lat przemierzał ksiądz, biskup, arcybiskup, kardynał Wojtyła i te nieliczne, ale jakżeż cenne szlaki, którymi podążał już jako Jan Paweł II. Trosząc się o te szlaki, troszczycie się o ojczyznę, moi drodzy. I za to wam bardzo dziękuję, bo odsłaniacie także nie tylko sam zapis drogi, ale piękno krajobrazów, które z tych szlaków można ujrzeć. Że te ziemie uczą nas także naszej polskiej historii niełatwiej, ale także niekiedy wspaniałej. I chodzi o to, żeby nie zapomnieć jeszcze o tych bardzo ważnych rzeczach, dzięki którym te szlaki mają taki szczególny, doniosły charakter i wymiar. To są szlaki przez niego omodlone. To są także szlaki przeniknięte jego troską o Polaków. Jak żyją, jak będą żyli, jak będą mieli rozwijać w sobie miłość i do Boga, Stwórcy tego cudownego świata, jak i miłość do drugiego człowieka, zwłaszcza najbliższego. Jak się będą uczyli miłości dojrzałej i odpowiedzialnej. To wszystko wpisuje się w historię i treść tych szlaków papieskich, na których straży, moi drodzy, stoicie. Starajcie się, i to jest moja prośba dzisiaj na koniec do was, aby wszystkie te wymiary papieskich szlaków i dla was były drogie i głęboko zachowywane w waszych sercach, ale także, żeby były z całą otwartością i pięknem przekazywane innym. Bo wtedy wpisujemy się w to przesłanie, które pozostawił nam w poemacie Myśląc Ojczyzna. Myśląc, a jednocześnie tę ojczyznę miłując. Najczcigodniejszy księże arcybiskupie, dzisiejsze spotkanie z patronem w murach kurii jest 13 z kolei w historii szlaków papieskich. Jesteśmy wdzięczni księdzu arcybiskupowi za kontynuację patronatu metropolity krakowskiego nad szlakami papieskimi. Dziękujemy, że w swym wypełnionym kalendarzu znalazł ksiądz arcybiskup miejsce, aby w historycznej kaplicy odprawić dla wędrujących papieskimi szlakami mszę świętą i wygłosić homilię. Jest to dla nas bardzo cenne przeżycie. Bóg zapłać. Wielu z nas należy do szczęśliwego pokolenia, słusznie nazywanego pokoleniem świętego Jana Pawła II. Proroka naszych czasów mogliśmy słuchać i obserwować bezpośrednio. Było to przeżycie niepowtarzalne, mistyczne. Z tych doświadczeń rodzi się poczucie odpowiedzialności, aby jego ślady zachować tak, jak tego pragnął i przekazać następnym pokoleniom, które już go nie poznały. Zachowanie śladów rozumiemy jako zabezpieczanie pamięci o nim w świetle nauczania, jakim nas wszystkich święty Jan Paweł II obdarzał.
W naszych poszukiwaniach natrafiamy na miejsca szczególne, w przedziwny sposób związane z księdzem Karolem Wojtyłą w okresie krakowskim, polskim, które ocaliła od zapomnienia ludzka pamięć. Pomimo posiadanej dokumentacji nie bylibyśmy w stanie takich miejsc fizycznie oznakować w sposób trwały. Do tego potrzebna jest miłość do Ojca Świętego, zrozumienie dla naszej działalności, życzliwość i coraz rzadziej spotykana w dzisiejszym zmaterializowanym świecie bezinteresowność. Pięknym i wyrazistym przykładem posiadania tych cech są góralskie rodziny Jana i Marii oraz Franciszka i Teresy Zapotocznych z Obidowej w parafii Klikuszowa. Od 15 lat, dzięki życzliwości i świętej pamięci rodziców, mógł na polanie filasowej pod szczytem Turbacza stanąć w miejscu dawnego szałasu około szałasowy ołtarz, który w krótkim czasie stał się znany turystom w całej Polsce. Raz w roku, w rocznicę sprawowanej w tym miejscu Eucharystii, zbiera się przy nim stale rosnąca grupa wiernych i odprawiana jest polowa msza święta. Wielu ludzi było zaangażowanych w jego powstanie, ale przyszłość takich miejsc zależy zawsze od prawnych właścicieli ziemi. 13 lutego 2018 roku czteroarowa działka na polanie filasowej na Turbaczu została aktem notarialnym przekazana archidiecezji krakowskiej parafii pod wezwaniem świętego Michała Archanioła w Klikuszowej dla kultu świętego Jana Pawła II. Z ramienia parafii akt darowizny podpisał ksiądz proboszcz Stanisław Szklany. W tym miejscu, w obecności księdza arcybiskupa, pragniemy najserdeczniej podziękować rodzinie Zapotocznych za ten piękny gest, a mieszkańcom Klikuszowej, którzy przejmują opiekę nad tym ołtarzem, za wiele lat starań i pomocy, aby szałasowy ołtarz mógł trwać, i przypominać turystom, że w tym miejscu modlił się w 1953 roku ksiądz Karol Wojtyła, święty Jan Paweł II. Sprawa szałasowego ołtarza była jednym z najważniejszych wydarzeń w mijającym szlakowym roku. Zaliczamy do nich również oznakowanie dwóch miejsc na ziemi chrzanowskiej w Balinie i Płazie. Akcja oznakowania szlaku miejsc papieskich na ziemi chrzanowskiej realizowana jest przez starostwo w Chrzanowie i trwa od kilku lat. W imieniu nas wszystkich, z okazji zbliżających się świąt Wielkiej Nocy, pragnę złożyć księdzu arcybiskupowi najserdeczniejsze życzenia. Niech Chrystus zmartwychwstały, którego tajemnicę paschalną przeżywać będziemy w najbliższych dniach, dodaje siły do codziennej pracy apostolskiej. Wszystkiego dobrego, księdze arcybiskupie. Miłośnicy Ojca Świętego, jego szlaków, z różnych już pokoleń, bo na pewno z tego pokolenia, do którego także ja i należę wprost, czyli pokolenia Jana Pawła II, ale już przecież są tutaj młodsi, być może już wnukowie tych, którzy mogą się poczuwać do przynależności do pokolenia JP2. Chciałbym raz jeszcze wyrazić głęboką wdzięczność za wspólną modlitwę. W kaplicy, w której przed laty młody diakon Karol Wojtyła przyjmował z rąk arcybiskupa Adama Stefana Sapiechy święcenia kapłańskie. Miejsce szczególne. A tu jesteśmy teraz w tym pomieszczeniu, w tej auli, z której on właśnie poprzez to okno błogosławił i rozmawiał się i przekomarzał z młodymi, ilekroć przybywał tutaj jako papież, a więc od 1979 roku i dał tym samym przykład dla kolejnych papieży, którzy też z tego okna przemawiali, a więc Benedykt XVI i Ojciec Święty Franciszek. Moi drodzy, dziękuję także właśnie za tę obecność tutaj, za waszą życzliwość, za wspaniałe dary mówiące o jutrzejszym święcie Niedzieli Palmowej, piękne właśnie palmy. Zapewne przydadzą się jutro, bo będzie szczególna uroczystość z młodymi na Wawelu. I jak tutaj biskup miałby iść bez palmy? Więc są
dzięki Państwu będą to palmy naprawdę wspaniałe. A także poprzez inne prezenty, które mówią już o koszyczku wielkanocnym, o święcące, o tym wszystkim, co nas czeka już w ciągu najbliższych dni. Niech one, te dni, będą dla każdego z Was, moi drodzy, czasem jeszcze większego związania się z Panem Jezusem i Jego świętymi, a szczególnie, co oczywiste, w tym miejscu i poprzez Państwa zaangażowanie, poprzez związanie się z Janem Pawłem II, który, o czym trzeba ciągle przypominać i mówić z radością, bo to jakby jest przyćmione przez inne uroczystości związane z tym szczególnym 2018 roku. 40-lecie wyboru jego na papieża. Starsi z Państwa pamiętają ten entuzjazm, który wtedy w całej Polsce miał miejsce, o ogniskach, które górale palili na górach. Na ten moment, że naród polski podniósł wreszcie głowy, poczuł się wolny, a on nam tę wolność torował i do tej wolności prowadził. I o pięknym zagospodarowaniu wolności, pięknym i odpowiedzialnym, ciągle nam przypominał. I niech właśnie to zostanie dla nas jako szczególnie aktualne, ciągle aktualne przesłanie i dziedzictwo. Nigdy nie dość zatroskania o swoją wiarę, o swoją miłość do Pana Boga, ale także o miłość do ojczyzny, do Polski. Uczył nas tego wszystkiego On i za to jesteśmy Panu Bogu bardzo wdzięczni. Życzę także Państwa rodzinom i oczywiście w sposób szczególny wszystkim tutaj obecnym, aby święta wielkanocne przyniosły to wszystko, co przyniósł Pan Jezus zmartwychwstały. Pokój i radość. Pokój był Jego pierwszym słowem, którym się zwrócił do apostołów w wieczerniku, wieczór zmartwychwstania. A jak jest pokój, to jest oczywiście i radość. I tego wszystkiego Państwu najbliższym bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. I na koniec chciałbym wobec Państwa wszystkich wyrazić to, co mówiłem w prywatnej rozmowie osobom, dzięki którym powstała ta szczególnie ważna i piękna kaplica na Turbaczu, ołtarz papieski, za ich prawdziwie królewski dar, na pewno dar serca i dar wiary. Raz jeszcze wobec Państwa wspaniałym ofiarodawcom pragnę wyrazić moją ogromną wdzięczność. Bóg zapłać. A wszystkim szczęść Boże. Amen.